Moi drodzy, witam Was w drugiej części naszej wspólnej rozmowy na temat ideologii LGBT, która tak naprawdę zamiast pomagać, to psuje i robi destrukcję ze społeczeństwa. Przypominam, jest tutaj Wiola Grażyna numer 1, jest tu Ola Grażyna numer 2, jest Ula Grażyna numer 3 i Agnieszka Grażyna numer 4, bo program, który oglądacie, to tak jak wspominałem, w pierwszej części to jest Okiem Grażyny. Nasza nowa seria, gdzie kobiety będą mówiły, wypowiadały swoje zdanie na temat różnych rzeczy, które dotykają nas jako ludzi, jako Polaków, jako społeczeństwa. Nieważne, gdzie mieszkamy, jest tu przepotężny przekrój społeczeństwa, bo i rolnicy, inżynierowie, gospodynie domowe i technicy, osoby starsze, osoby młodsze, starsze, czyli ja, wy jesteście te młodsze, no ty nie przesadzaj. I kontynuujmy. Skończyliśmy na tym, to co Ula powiedziała, że takim ludziom trzeba pomagać. Powiedzcie mi, dziewczyny, jak wy widzicie tą pomoc, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że 80% osób o skale skażonych, tak to powiem, ideologią LGBT nie chce tej pomocy. Uważają ludzi zwykłych, takich heteroseksualnych lub osoby homoseksualne, które ich nie popierają, jako tych gorszych. To jak my mamy z nimi rozmawiać, jak z nimi współpracować, czy jak ich po prostu prowadzić na tą ścieżkę ludzkiego życia normalnego? Jak wy to widzicie? Ja myślę, że po prostu ich życie zweryfikuje, że po prostu takie osoby nie poradzą sobie w społeczeństwie i na pewno im te przepisy takie pozwalające na to wszystko, żeby żyć w takim społeczeństwie, oni sobie nie poradzą. Naprawdę sobie nie poradzą, bo będą musieli iść do pracy, wykonywać zawód, będą musieli utrzymać rodzinę. Dlatego to są osoby, które... Ale jaką rodzinę? Przepraszam, Wiola. Ze związku dwóch mężczyzn nie urodziłem się dziecko, mimo że pani minister mówi inaczej. Ale jest małżeństwo, które utożsamia się, że on jest kotem, a ona jest kotką. I oni wspólnie chcą mieć dziecko. I co? I jak oni będą wychowywać to dziecko? Coś mi ominęło, cholera. Ja chyba pod kamieniem mieszkam. Nie wiedziałem, że są takie osoby. Na pewno. Są, bo pokazywali małżeństwo, które po prostu żyją jak koty. Jedzą z miseczek, piją mleczko, głaszczą się, chodzą na kocyk spać. I tak i była właśnie była małżeństwem. Wow! Planują mieć potomstwo. Jak będą wychowywać dziecko? I ja jestem tym przerażona. Wiesz, dlaczego ja się zacząłem śmiać? Wyobraziłem sobie ich kuwetę. Oj! Ale naprawdę... Ja myślę, że tacy ludzie są już spisani na straty, tylko ja po prostu nie wyobrażam sobie dziecka w ich małżeństwie. To trzeba by było pilnować, bo to naprawdę do niczego dobrego nie idzie. Ja, tak jak mówiliśmy od początku, że trzeba po prostu wszystko od podstaw, wartości rodzinne znowu wprowadzić. Jak to wszystko powinno wyglądać? Wrócić do normalności, walczyć o tą normalność, bo z tymi ludźmi, którzy są teraz za bardzo zakorzenieni, nie przetłumaczysz i im nie pomożesz. Okej, rozumiem. Grażyna numer 2, Ola. A, Ula, proszę, dobrze. Przepraszam, że tak się wcinam. Nie, ale... proszę. Dzięki. Chciałabym tylko jeszcze tutaj nadmienić, że właśnie miałam okazję rozmawiać z osobą, która jakby nie jest w tym środowisku, ale jest blisko tego środowiska. I to jest osoba, która uświadomiła mi coś takiego, że dużo ludzi, którzy zdecydowali się na korektę płci, mężczyzna, który czuł się kobietą, poddał się operacji, jest teraz bez narządów męskich, bardzo tego żałuje i chciałby to odwrócić, ale już odwrotu nie ma. Jest mnóstwo takich osób, o tych osobach się zapomina, a warto byłoby powiedzieć i warto byłoby też, żeby udzielić im wsparcia i jakiejś pomocy, chociażby, no nie wiem, farmakologicznej, czy wiadomo, że
psychiatrycznej, że farmakologia też wejdzie, żeby poczuł się lepiej, bo w dzisiejszych czasach bez tabletek w takich sytuacjach trochę ciężko. Więc tutaj warto byłoby też nadmienić o takich osobach, które po prostu, no można by tutaj śmiało powiedzieć, przegrały życie, bo jeżeli on na tamten czas, czy ona, miały tak sprany mózg, że pozbawiły się no, tego, co ważne, a dzisiaj nie mogą się odnaleźć, i jeszcze warto byłoby wspomnieć o tym, że kończy się to samobójstwami, o czym też się w ogóle nie mówi. To prawda, tak. To prawda. Tak. Niestety tak. I dobrze, że Ula wrzuciłaś ten temat, bo zauważcie, ja oczywiście za chwilę do poprzedniego pytania poproszę Olę i Agę do skomentowania, ale zauważcie, że ideologia tak naprawdę, która jest pompowana, ta medialna LGBT, nie mówi o żadnych minusach, o żadnych konsekwencjach tych różnych takich sytuacji, a jeżeli na przykład pojawiają się takie zdania, to co Ula powiedziała, że no gość żałuje, że są problemy, że też mentalne problemy zaczynają wracać na ostro, to się wycisza i zaraz jest narracja, jesteście homofoby, to jest nieprawda, jesteście, nie wiem, tam rasiści, wszystko jedno, od razu jest ostry atak, żeby tylko temat wyciszać. Ale jeszcze wracam do poprzedniej wypowiedzi, to co najpierw skomentowała Wiola, a teraz niech będzie Ola. No to moim zdaniem ci ludzie, którzy się utożsamiają jako kotki, pieski i tak dalej, na pewno mają rodzinę typu rodziców, ciotki, wujki, przyjaciół. I co jest moim zdaniem problemem? To, że ludzie się boją mówić w dzisiejszych czasach prawdę w oczy, tylko wolą mówić to, co ta dana osoba chce usłyszeć. Więc w tym momencie, gdzie są rodzice, gdzie jest rodzina tej osoby, która się zachowuje w sposób nienormalny, gdzie oni właściwie przebywają w tym momencie i czemu nie reagują? Bo ja tego nie rozumiem. Być może jest tak, że boją się konsekwencji prawnych, a powiem dlaczego. Nie wiem, Ula, czy ty słyszałaś, ale w UK-u, ja nawet ten materiał udostępniłem w którymś z swoich odcinków, pewna pani podała do sądu weterynarza, bo poszła ze swoim synem, bo nie. Jej syn się identyfikował jako, już nie pamiętam, kot czy pies. Jako kot. Tak, jako kot. I lekarz mówi, no sorry, mówi, no, ale ja nie mogę go zbadać, bo to jest człowiek, to nie jest kot. I ona go podała do sądu. No. Mało tego, sąd przyjął taki wniosek. No to no coś, kurczę, poszło nie tak, nie? No i teraz jak z tym walczyć, skoro prawo mówi inaczej? Skoro nie można łamać prawa? To co my możemy zrobić? Siedzieć cicho, ponieważ pójdziemy za kratki? No nie no, pan Balcerek z Alternatywy 4 zawsze mówił, to się pan martwisz, kryminał też dla ludzi, ale to taki żart. Natomiast chciałem zapytać teraz Agnieszkę, co na to, na temat tych osób, kotki, pieski i tak dalej. To już jest kolejne odkrycie, jeżeli chodzi o tą część tych wszystkich kolorowych frakcji, ponieważ to jest tak możliwe, że tak jak wcześniej sobie filozofowaliśmy w pierwszej części, że to jest jakby kolejny etap tego odosobnienia, gdzie szukamy tego swojego ja, idziemy o krok dalej i wychodzi, że jesteśmy parapetem, książką czy innym oknem tak naprawdę, w dodatku brudnym. I tu już mogą wchodzić w to głębsze schorzenia psychiczne, bądź może zażywanie już leków psychotropowych lub innych tego typu ośrodków odurzających, które mają nie pomóc, a nie pomagają na tej zasadzie. Dla ogólnego poklasku, no bo wiadomo, że sprzeciwić się nie można. I tak jak wspomniała Ola, że ludzie się boją i nie powiedzą tego wprost, tylko mówią, co chcesz usłyszeć. Takie osoby będą miały, może nie pogłos, to za duże słowo, ale rację bytu i że w sumie będzie przydana jakaś ta racjonalność tej strony, gdzie w sumie to nie będzie racjonalność i dochodzimy do kolejnego punktu, że dewiacja będzie
normalizowana, a normalność będzie wypaczana. No właśnie, właśnie wiem, do czego zmierzasz, bo ostatnio jakiś taki dziwny trend się w Europie stworzył, że ja powiem o sobie jako facecie, że jestem biały, heteroseksualny, katolik, z normalną rodziną, normalną, czyli facet z mąż i żona, to przez właśnie ideologię LGBT to jest uważane, że to jest wypaczenie. No tak, tak to działa. Natomiast wszelkiego rodzaju takie udziwnienia, czyli tak jak rozmawiamy, kotki, pieski i te różne inne dziwne koniki, garbuski, to jest normalne i nie można im złego słowa powiedzieć. I powiem tak, jeżeli na przykład ktoś się tam identyfikuje jako konik, garbusek, dobra, jest, w porządku, jego brocha. Tak naprawdę, jeżeli nie zaczyna być agresywny i nie zaczyna tego narzucać, że wszyscy mają to akceptować. I tak jak na przykład tutaj nasza Grażyna druga, czyli Ola, ma swoją dziewczynę, żyją sobie w związku. Nikomu nie narzucają, że ktoś to musi akceptować, czy nie akceptować, ale nie chodzą po ulicy i nie mówią, ja jestem les i wy macie mnie lubić i szanować i mnie i robić to, co ja chcę, bo jestem les. No nie, ma swój zawód i wcale nie głupi, ma swoją osobowość, to, że ma swoją partnerkę, przecież to jest jej sprawa. I tu właśnie to jest cały klucz tego problemu, o którym tu już rozmawiamy drugą część w tym momencie, że co, jak my zwykli ludzie mamy się przeciwstawić tej całej ideologii, tej, powiem otwarcie, tej głupocie, która wymusza na społeczeństwie akceptację tej nienormalności. Czy uważacie, że... Marcinie? Tak, tak, proszę. To jeszcze tą wypowiedź, jak tak mówisz, że póki nie narzucają i tak dalej. Ale zobacz teraz, jeżeli powiedzmy ten sobie jegomość, który twierdzi, że jest kotkiem, ma funkcjonować w społeczeństwie, skoro prawo jeszcze nie przewiduje, żeby załóżmy pracowały zwierzęta. Mamy utrzymywać zwierzęta, czy mamy oddać do schroniska takiego jegomościa? No dobre pytanie, cholera. I to jest na następny odcinek. Ciekawe. To jest chyba ciekawe. Na następny odcinek, bo nie. Ale słuchajcie, mówię w pracy na przykład, że jestem, identyfikuję się jako śmigłowiec szturmowy. Czyli co? Pracodawca musi stworzyć lądowisko dla helikopterów przy mojej fabryce, no tak czy nie? Jezu. No nie. Matko jedyna. Słuchajcie, my się śmiejemy, ale niestety do takich paradoksów głupot dochodzi, no tak czy nie? No i teraz słuchajcie, czy my, normalni ludzie, bo zebraliśmy się normalną ekipą ludzi, którzy się nie są zgodni z ideologią LGBT. Czy uważacie, że my nawet takimi rozmowami to już jest jakiś krok, żeby z tą głupotą walczyć, żeby innych ludzi uświadamiać? Czy uważacie, że to jest słuszne? Oczywiście, tylko ja mam takie pytanie, gdzie my wszyscy byliśmy, kiedy był zalążek? Bo skoro już weszło prawo, to znaczy, że to już się rozwinęło i to już musiało trwać. Gdzie my wszyscy byliśmy, kiedy był ten zalążek? Tak jak głosy... Nie wiem, czy można mówić COVID? Można. Znaczy wirus celebryta, o tak mówimy. Aha, dobra, no to słynny wirus celebryta. No to gdzie my wszyscy byliśmy, kiedy wiedzieliśmy, że niektóre osoby wiedziały, że to po prostu jest ściema i dopiero kiedy to już weszło w życie i ludzie zaczęli po prostu otwierać oczy, to czemu nie walczyli od samego początku, skoro już widzieli, że coś jest nie tak, że nie wiem, ludzie rozmawiali o tym, tak samo w tym temacie, to już musiało tak zabrnąć daleko i to już musiało być tak długi czas rozwoju, że już w prawo weszło, gdzie my wszyscy byliśmy. Czemu tutaj, my z tym nic tutaj, nie robiliśmy? Tutaj troszeczkę cię zaskoczę, Ola, bo widzisz, jeżeli mówimy o wirusie celebrycie, to wszystkie regulacje, nawet już te preparaty, to już były przygotowane w 2017 roku i to można sobie obejrzeć na moim filmie, tutaj taka krótka reklama, na Rumble Rolnik 1974, tam jest 1,5-godzinny materiał, w którym jest to wszystko wyjaśnione, jak to było zrobione, jak to było przygotowane. A co do tutaj ideologii, to prawo dotyczące ideologii to jest tak nie do końca zaakceptowane, natomiast to zostało wprowadzone bez żadnych konsultacji społecznych, tylko tylnymi drzwiami. Narzucone.
narzucone. To nie jest tak, gdzie, że... To gdzie jest demokracja w tym momencie? A my nie mamy demokracji. No właśnie, to jest to właśnie, że za naszymi plecami coś takiego robią, a gdzie jest większość osób, które się na to zgodziły, bo ja ich nie widziałam. Nikt... Gdzie są te wszystkie osoby? Nie ma. No właśnie. Nie ma. Dokładnie. Ale chciałabym też powiedzieć, że to też się zaczyna już w przedszkolu i rodzice biorą w tym udział ze względu na to, że mam tutaj koleżankę, która ma dziecko i to dziecko na przykład, mamo, ja jutro mogę być kotkiem w przedszkolu i masz mnie pomalować na kotka. I ona tak idzie spać, pomalowana na kotka, bo ona będzie w przedszkolu kotkiem. Jeśli ma ochotę, to może sobie kuwetę przynieść i rodzic na to wyraża zgodę. No już mi kawy nie trzeba, powiem tak. Naprawdę to się zaczyna od tego etapu, ale mówię, rodzice w tym pomagają. Oni, rodzice, nie wiem, myślą, że dobrze robią dziecku, że no, wiesz, Wiolka, ona nawet może kuwetę sobie przynieść do przedszkola. Ja się na nią patrzę jak na wariata, mówię, ty mówisz poważnie? I tu teraz powinna być też osoba, która jest za tą ideologią i która popiera i która właśnie pozwala takiemu dziecku. Jestem ciekawa, jakie myślenie ma właśnie ta osoba, która na to zezwala? Jestem bardzo ciekawa i chciałabym wejść w umysł takiej osoby i się dowiedzieć, co tam się zakodowało. A propos kotka. No a propos, no dokładnie. No bo tutaj kotek właśnie się pojawił na ekranie, nie zwróciłaś uwagi. Ogonek widziałam właśnie. Tak, nie, ale wiecie, tutaj wspominałaś o tym kotku. Ja jakiś czas temu, będąc na zakupach, ja tak patrzę, mówię, tam idzie jakaś grupa osób, mówię, Maja, co to jest? Bo to, nie wiem, czy to jest dziewczyna, czy to jest chłopak, ucharakteryzowana i tu ma końską głowę między nogami i tak dalej. Horsing. Ja mówię, co to jest? No ona tak do szkoły chodzi. Naprawdę? No to ode mnie ze szkoły jest. I co? No nic. Ja mówię, no a ty co na to? No tato, no. No to już, wiesz, no... Generalnie nie ma akceptacji tego społecznej, natomiast jest taka prawda, że ta akceptacja społeczna jest wymuszana i jeżeli my nie będziemy mówić o tym głośno, to będzie takie po kawałku, moje jest takie zdanie, oczywiście wszystko to jest moja subiektywna opinia, to jest po kawałku odbieranie właśnie naszych praw. Tak to widzę. Bo, naszej normalności. No tak. Bo wiecie, no... To co a dalej? Takimi ludźmi się fajnie rządzi, takimi ludźmi można sterować, można im wszystko narzucić. Tacy ludzie nie mają własnego zdania, bo oni tak twierdzą, że wszystko, co zawdzięczają, te swoje prawa, to wszystko to mają dzięki temu, co rządzą, będą poddani. No tak, zrobią z naszego życia po prostu tak. Absurd, że jak będą po kawałku nam dawać normalne rzeczy, to my będziemy dziękować po prostu i całować stópki, tak dosłownie. Wiecie co? A propos, dobrze tu fajnie, Ola, wspomniałaś. Jest taki twórca internetowy, nazywa się Bruno Siak. On tworzy takie, ma taki swój kanał na YouTubie, tworzy takie powieści fantastyczne, horrory i tak dalej, ale jak ktoś się dobrze wsłucha, nie do końca to takie jest. On tworzy audiobooki. Jest taka seria Olbrzym. Nie spoileruję. Wysłuchajcie sobie jeden odcinek. Więcej niż nie trzeba. Powiem szczerze, to jest, można powiedzieć, Orwell naszych czasów. Tak to ujmę. A teraz chciałem zapytać Ulę na temat jej zdania w tego, co mówiliśmy tutaj. Komentarz do tego, co Ola powiedziała, mówiąc szczerze, w temacie gdzie byli ludzie i w temacie tych praw. Tak, tutaj też bym się zgodziła, aczkolwiek jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiejszy świat jest tak przesiąknięty informacjami, w dużej mierze też nieprawdziwymi. Ludzie nie weryfikują, sama wiem po sobie, niejednokrotnie popełniłam błędy nie weryfikując. Z drugiej strony, ktoś kiedyś powiedział, dajcie mi dziecko na pierwszych 7 lat, a powiem wam, kim będzie, bo nikogo tak idealnie nie można ukształtować, jak właśnie małego dziecka, które jest chłonne jak gąbka. I co zrobili?
zaczęli przemycać całe te ideologie od kolorów, od sposobu zwracania się do siebie w bajkach. Przecież tego jest pełno, tego było pełno. No, filmy już pomijając, ale dzieci chłonne, elastyczne, plastyczne, z nimi można wszystko zrobić, wszystko wpoić, wszystko wmówić i one potem, jak już będą rosły, one będą to dalej przekazywały, one będą święcie, szczerze w to wierzyły, co usłyszały, że taka jest prawda, mimo że ktoś im będzie mówił, że tak wcale nie jest, że było inaczej, że ludzie normalnie żyli, że ze sobą rozmawiali, że nie trzeba było cały czas się gapić tylko w telefony czy w telewizory. Można było ze sobą fajnie na zewnątrz, na podwórku spędzać czas i tak dalej, to one i tak w to nie uwierzą, że to było fajniejsze niż to, co one mają w tych ekranach. Ja wiem, bo moje dziecko też czasami, jak ja mówiłam, jak myśmy żyli, to wy w jakichś komunistycznych czasach żyliście. Ale co, przepraszam bardzo, co masz na myśli? Rozwień myśl, przepraszam. Ale bardzo, żyliśmy pokażesz. W komunistycznych czasach. Tak było. I wcale tak nie, no, bo to są, nie było. Bo to są typowe wymówki, że rodzice zawsze chodzili na piechotę 10 kilometrów z plecakiem, z jedną kanapką. Zawsze oni mieli gorzej. Oni zawsze mieli źle. Jak ja powiedziałam, że nie wiem, mam ciężki plecak. My mieliśmy cięższy, zawsze oni mieli najgorzej. Bo tak było. No, no, ale ja starałam się to powiedzieć, to są inne czasy. No sorry, no mamy inne czasy, zostaw przeszłość przeszłości, a teraz są inne czasy, teraz idzie wszystko do przodu, oczywiście nie wszystko idzie w dobrą stronę, wiadomo, no ale nie wiem, zrobili plecaki na kółeczkach, co daje jakąś lepszą alternatywę noszenia, żeby nie psuć pleców, tak samo zrobili, nie wiem, szafki na książki, żeby coś ulepszyć, więc po prostu no zostawmy pewne rzeczy w przeszłości i się cieszmy z niektórych oczywiście, bo to z niektórych rzeczy, które ułatwiają nam teraz życie, tak? No, a nie mówienie. Ja tutaj jeszcze się wtrącę, tak jak Ola właśnie powiedziałaś, tak, są inne czasy i owszem, czy lepsze, czy gorsze, to zweryfikuje czas i przyszłe pokolenia, ale... Ja myślę, że gorsze. Do czego chcę też nawiązać, że te czasy tworzą ludzie, one same z siebie się nie tworzą, ktoś to tworzy, a my niestety po prostu bierzemy to takim, jakim jest, przyzwalamy na to, mało mówimy przede wszystkim, a powinniśmy naprawdę dużo ze sobą rozmawiać, dużo. Tak, rozmowa jest kluczem. Aga, co ty na to? Dobra, słuchajcie, tam było dlaczego, gdzie my byliśmy i tak dalej, no nie? Słuchajcie, pierwsza rzecz to strach nas, wykluczenia ze społeczeństwa, z gromady i tak dalej, że ktoś źle to odbierze, bo jednak mimo wszystko wchodzi nas to, co ktoś o nas pomyśli, to, co powiedzą ludzie, ktoś najczęściej mówi. Druga sprawa, ten powiedzmy ta subkultura, a może to za bardzo ładne słowo, to jest po prostu też biznes, za to stoją przecież potężne pieniądze, umówmy się. Także to wszystko jest takie, że no, tak jakbyśmy się z kim rzucali na słońce, czy coś takiego, tak? A jeszcze tutaj, jak Ula mówiła, odnośnie tych programowania dzieci do 7 roku życia i tak dalej. Ostatnio widziałam taki mem, a propos zaimków, czy taki krótki filmik chłopaki nagrali. Siedzi dwóch chłopaków. No to też chyba. Świetny. Świetny. Chyba Tomek o jajebie. No. Bartek jako taki, czy też siaki taki jako taki, no nie? No słuchajcie, ja nie mogłam się powstrzymać ze śmiechu. Mnie to tak rozwaliło. I jest ten fajnie, bo patrzcie, zobaczcie, młodzi chłopcy, no oni, no szkolniaki jeszcze. Że jednak... Nie akceptują tej głupoty. Że jest jakaś normalność i że wypaczają, tylko jakby odbijają piłeczkę w taki sposób super humorystyczny, no nie? Tak. Mega robota. No, czyli jest nadzieja. Mają opinię, jest nadzieja. A nie sugerują się czymś, co jest narzucone z góry, to jest dokładnie. Fajne, bardzo fajne. Dokładnie, także... Super. To właśnie to jest może taka, powiedzmy, promyczek, nadzieja. To prawda. Skoro pamiętacie się filmiki w tak młodej grupie, świadczy o tym, że nie wszystko stracone, może po prostu z racji tego, że mamy takie nowe informacje, nam się wydaje, że to już tak nas przytłacza tym wszystkim i tak dalej. A może to jest tylko taki odsetka i promil promila, po którym nawet nie będziemy mieli kaca, o tak. Może tak być, bo jest takie powiedzenie, ja je często powtarzam, szczególnie tu w moim rejonie powtarzałem, że empty whistle more noisy, czyli pusty dzban głośno huczy. I to tak jest, że
Być może ta grupka robi tyle hałasu, że to się wydaje, że ich jest bardzo dużo, a tak naprawdę ich tak wielu nie jest, bo a ja jeszcze krótko spuentuję, pamiętacie te wszelkiego rodzaju parady równości? Te same osoby zawsze się pojawiały, bo ja to śledziłem w pewnym momencie, czy to była Częstochowa, czy to były Katowice, czy Kielce, czy Łódź, czy to tamto. Cały czas te same osoby się pojawiały. I pewnego dnia jeden z reporterów, bodajże to chyba był Pyta.pl, na pewno znacie Mikołaja Oka, Pyta.pl podchodzi do gościa, mówi, a pan też tu jest w tej ekipie? Mówi, bo pan w ogóle się niczym nie wyróżnia od normalnych ludzi. Mówi, panie, przecież ja jestem w robocie, mnie za to płacą, że mam te banery tu nosić. I wszyscy takie, o to tu chodzi. A to się okazało, że gościu przez chyba Alior Bank był wynajmowany, żeby tam banery nosił i tak dalej. Także to tak to wygląda. Tu dobrze powiedziałaś też, Aga, że to jest biznes. No tak, wniosek taki, że ludzie robią wszystko dla pieniędzy w tych czasach. Mogą się nawet upokorzyć. Dla pieniędzy ksiądz się modli, za pieniądze lud się podli. Dokładnie. Moje dziewczyny drogie, to na pewno nie jest nasze spotkanie ostatnie w tym gronie. W pełnym gronie, bo jak mówię, i starsze, i młodsze pokolenie będziemy się tutaj próbować równoważyć. Niejednokrotnie na pewno się będziemy grubo spierać. Moi drodzy, moje podsumowanie jest takie. Trzeba rozmawiać, trzeba o temacie mówić, nie bać się, nie wstydzić się. Jednocześnie osoby takie jak na przykład Ola, która ma swoją dziewczynę, ale występuje przeciwko ideologii LGBT, należy wspierać, podpisywać się oboma rękoma, ręcyma, czy co tam kto ma, żeby to wybrzmiało. Tak jest moje zdanie. Po jednym zdaniu każda z was i kończymy, dziewczyny, bo wiem, że macie zajętą sobotę. Ja bardzo dziękuję, że moje dziecko wyraziło zgodę występować, wypowiedzieć się. Naprawdę jestem bardzo, bardzo dumna z niej. Jako naprawdę jestem bardzo dumną mamą z tego, że mam mądre, fajne dzieci, że są najcudowniejsze i co dla mnie jest najważniejsze, że ona jest bardzo, bardzo szczęśliwa. No i super. A jak moje dziecko jest szczęśliwe, to i mama jest szczęśliwa. To mama ma teraz czas na drugie życie. Tak, tak. No ja również dziękuję, że mogłam wystąpić, że mogłam wypowiedzieć się na temat od wewnątrz, a nie jako trzecia osoba patrząca z boku, tylko rzeczywiście osoba, która jest w tym środowisku i że w pewnym sensie mogłam być tak jakby przedstawicielką i bronić naszych osób, które chcą normalnie żyć i nie być wrzucone do tego worka. Także dziękuję bardzo i mam nadzieję, że to ja w pewnym dziękuję. Stopniu chociaż w 1% pomoże, żeby jednak nagłośnić. Ja też dziękuję uprzejmie i za zaproszenie i za to, że wszyscy tutaj się spotkaliśmy. No i takie właśnie debaty są potrzebne. Super. Aga? Ja również dziękuję, miła rozmowa i oby częściej, jak to mówię. Ja obiecuję ze swojej strony, na pewno się będziemy częściej spotykać. Wiecie, życie jest dynamiczne, tematów nam nie zabraknie i tak jak mówię, Viola, Ola, Ula, Aga, w tym samym gronie myślę, na pewno niebawem się spotkamy. Do widzów teraz taki apel. Szanowni Państwo, dajcie znać, jak Wam się podoba taki materiał. Czy akceptujecie? Oczywiście liczę na Wasze komentarze, bo to nam pomoże usprawnić. Pomachamy teraz ładnie wszystkim. Żegnamy się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!